Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w nowym roku. Dzisiaj mija równo rok, odkąd poleciałam do Polski na transfer zarodka, który właśnie śpi w wózku. Mania usnęła, więc mam chwilkę, żeby do Was pogadać. Dzisiaj jest ważna data, dzisiaj mija równo rok, odkąd poleciałam do Polski na transfer zarodka, który właśnie sobie pochrapuje w wózku. Jak wiecie, jesteście ze mną tutaj od dawna, wcale tak lekko nie było w Polsce i zanim doszło do tego transferu, to musieliśmy naprawdę przejść przez różne perypetie. Najważniejsze, że się udało i najważniejsze, że Mania jest z nami. Za kilka dni Mania kończy już 2 miesiące, więc naprawdę ten czas leci bardzo, bardzo szybko. Muszę Wam przyznać, że to bardzo intensywny czas teraz za nami. Mania jest dość wymagającym dzieckiem. Wszelkiego rodzaju skoki rozwojowe, kolki i tak dalej u nas są okupione krzykiem, płaczem i moim, i Mani, bo patrzenie na to, jak dziecko płacze, a nie wiadomo co mu jest i jak mu pomóc, jest naprawdę katorgą, ale na to wszystko potrzeba czasu. Wiemy, że ona z tego po prostu wyrośnie, a czas leci tak szybko, że staram się mimo wszystko chłonąć każdą chwilę. Dzisiaj jest ten lepszy dzień, bo w miarę spałam w nocy i Mania była łaskawa dla mnie. Dlatego uśmiecham się i jest wszystko w kolorowych barwach przeze mnie widziane. Ale są też dni po prostu, kiedy nie mam ochoty na nic i jestem przemęczona, jestem zrezygnowana przez to zmęczenie. Ale tak jak mówię, to jest kwestia czasu i za chwilkę będziemy tęsknić za tymi momentami z takim malutkim bobaskiem, kiedy ona naprawdę wtula się we mnie czy mojego męża i słodko zasypia w końcu. To jest naprawdę jakby zwieńczenie i kwintesencja wszystkiego. I to rekompensuje nam te trudniejsze chwile. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, bo kilka dni znowu nie nagrywałam, że jest u nas wszystko w porządku, nic się nie dzieje takiego strasznego, oprócz tego, że po prostu mamy wymagającego niemowlaka w domu. I są takie dni, kiedy po prostu typowo piżamowo, typowo dresowo walczymy o przetrwanie. Chciałam wyjść dzisiaj na spacer, bo ostatnio ze spacerami jest u nas krucho ze względu na pogodę, ze względu na marudzenie, ze względu na skoki rozwojowe, kolki, brzuszki i tak dalej. I dzisiaj myślałam, że w końcu się uda, bo nas odkopali w końcu. Zaraz Wam pokażę, co się u nas ostatnio działo. Szczęście karmimy się piersią i Mańka ma pod dostatkiem pokarmu, bo trochę się bałam, że odłączą też prąd przy takiej pogodzie, często to się zdarza, no i wtedy byłoby bardzo krucho, bo mamy wszystko tutaj zasilane elektrycznie, więc byłby problem ze zrobieniem mleka, a tak to zawsze jest pod dostatkiem, także to jest ogromny plus. Dzisiaj, mimo że nas odkopali już i można z domu wyjść, jest -10 na dworze i wiadomo, że przy aż tak dużym mrozie nie jest wskazane, żeby wychodzić. Dlatego, jak widzieliście, dzisiaj spacer urządzamy po domu i udało mi się młodą w wózku uśpić, chociaż coś tam się zaczyna kręcić, więc chyba idę jeszcze spacerować. Mi się wydaje, że to jest jednak dzidzi. Hej! To jest mańki, hej! Inka! Musicie mi wybaczyć, ja jestem taka niezrobiona, no make-up, w ogóle mało wyględna, ale... Nigdzie dzisiaj nie wychodzimy, a jak zrobię makijaż, to potem będę musiała go zmyć, a nie zawsze jest na to czas, więc moja cera po prostu mi będzie wdzięczna za to, jeżeli się nie pomaluje dzisiaj. No i tyle, czekamy na mojego męża, bo poszedł dzisiaj do pracy na dzienną zmianę. No i mam nadzieję, że ten dzień minie nam pozytywnie i nie będzie dzisiaj już żadnych ekscesów. Myślę, że przez ostatnie kilka dni mała była taka bardzo, bardzo marudna i wymagająca ze względu na drugi skok rozwojowy. Pierwszy skok rozwojowy mieliśmy w Wigilię, co widzieliście na filmiku, kolka plus skok rozwojowy. Wylądowaliśmy u lekarza na świątecznej pomocy medycznej, bo mała się zapowietrzała, przestawała nam oddychać w trakcie ataków płaczu. Mój mąż też wcześniej wyszedł z pracy, bo ja już po prostu nie dawałam rady w domu i byłam iście przerażona, więc Wigilia była bardzo trudna. Fakt, że już takie spazmy i ataki płaczu się nie powtórzyły i teraz ona po prostu jest marudna i może być tak, że ma taki dzień i tyle, i małe dzieci płaczą, ja o tym wiem. My też jesteśmy troszeczkę już mądrzejsi i wiemy, jak reagować i żeby nie dopuścić do tych do eskalacji tego nerwa u Mańki. Także z każdym dniem teoretycznie jest coraz łatwiej, bo też my się lepiej znamy, ale nie ukrywam, że są takie dni, kiedy po prostu rozkładamy ręce i my nie wiemy wciąż, co zrobić, jak się zachować. Najpiękniejszą rzeczą na świecie jest to, że jutro w Keflawiku ląduje moja mama i pojutrze będzie już u nas, więc będą dodatkowe ręce do noszenia, bujania, tulenia i będzie nam troszeczkę łatwiej, troszeczkę lżej. Także przeogromnie się cieszę i naprawdę nie sądziłam, że będę aż tak tęsknić, będzie mi aż tak bardzo brakowało mamy tutaj, jak sama zostanę mamą. Bo trochę chojraczyłam w ciąży. Wciąż uważam, że nasza decyzja, żeby zostać zaraz po porodzie tylko we dwoje tutaj i to, że nikt do nas nie przyjechał zaraz po tym, jak się Mania urodziła, to była dobra decyzja. Było bardzo ciężko, ale dzięki temu mogliśmy się pewnych rzeczy nauczyć we dwoje i pewne nasze rutyny wypracować, bo u takiego malucha wiadomo, że nie ma co liczyć na to, że jest jakakolwiek rutyna i nasze życie naprawdę ostatnio mogę określić jako życiem na żądanie niemowlaka i wszystko jest pod nią dostosowane, ale my już wiemy mniej więcej, jak funkcjonować w tym wszystkim. Jak widzicie, za mną jest niezły baruk i ja z osoby, która bardzo lubi mieć wszystko poukładane, wszystko zaplanowane, musiałam się troszeczkę zweryfikować, no i jeśli mam wybór, czy posprzątać, czy napić się kawy, usiąść na chwilę i odpocząć, to już zaczęłam odpoczywać i to jest bardzo dobrze, to jest duży plus dla mnie. Więc tak jak mówię, byliśmy sami przez te 2 miesiące, udało nam się przeżyć te 2 miesiące i wypracować jakieś tam nasze systemy życiowe, takie codzienne. Więc teraz już jak mamy to w miarę ogarnięte, ta pomoc będzie jeszcze bardziej, że tak powiem, cenna. Bo wiecie, jeżeli mielibyśmy tą pomoc na samym początku i po 2-3 tygodniach zostalibyśmy sami, to dopiero byłby problem. Teraz swoje już przerobiliśmy, no i teraz my wiemy tak naprawdę, do czego nam ta pomoc będzie potrzebna najbardziej i nie będziemy się miotać w tym wszystkim. Baza do karmienia. Tu mamy suchy prowiant, słuchawki do oglądania serialu, mata do przewijania, kokon i suszarka. Także moi drodzy, tyle z aktualizacji co u nas. Myślę, że byliście ciekawi, co się wydarzyło po tamtej Wigilii. No tak jak mówię, byliśmy u lekarza. Lekarz przebadał młodą i doszliśmy wspólnie do wniosku, że to po prostu taki epizod i mieliśmy obserwować małą. Aż tak to się nie powtórzyło. My też już... O, Zielunia chciała się z wami przywitać. Aż tak się już nie powtórzyła taka sytuacja do tego stopnia, żeby ona nam się zapowietrzała. Do tego stopnia, żeby ona przestawała nam oddychać, więc... Prawdopodobnie był to skok rozwojowy, tym bardziej, że zauważyliśmy po tej całej sytuacji progres, jeżeli chodzi o jej umiejętności. Więc no, musimy to jakby w jakiś sposób sobie wytłumaczyć, no i to jest najlepsze wytłumaczenie. Poza tym mała rozwija się dobrze, wciąż, nie wiem, czy będziecie to słyszeć, raczej nie, ale takie pochrapywanie małej wiąże się z tym, że ma wrodzoną wiotkość krtani, z czego oczywiście wyrośnie i z tym się nic nie robi. Kolki są spowodowane tym, że przez wiotkość krtani łyka dużo powietrza jedząc. My też walczymy z hiperlaktacją, z hiperwypływem, czyli tak zwaną klęską urodzaju. No i mała po prostu z tym sobie jeszcze nie jest w stanie poradzić. I to powoduje kolki, więc to jest takie macierzyńskie perpetuum mobile kolkowe. No i co? No i musimy z tym sobie jakoś radzić. Też jesteśmy już z każdym dniem coraz mądrzejsi. Mamy jakieś tam swoje sposoby, które oczywiście po kilku dniach zawodzą i musimy od nowa szukać. Na kolki wieczorne, marudki u nas suszarka jest na etacie i tylko suszarka działa. Wypróbowaliśmy aplikacje, szumi się i tak dalej. Na nerwa dla Mańki tylko i wyłącznie suszarka. I dopóki jej to nie minie, to suszarki nie można wyłączyć, więc będziemy mieć do zapłaty kupę hajsu za prąd, b, mama przywozi kolejną suszarkę, bo obawiam się, że ta dokona żywota niebawem, przez to, że jest codziennie na usługach. No, także ja nie suszyłam włosów, suszarka leżała w szafie, w szufladzie kupę czasu, bo ja raczej pozwalam włosom, żeby wysychały same, no to moja córka ją, że tak powiem, dojedzie. No, także tak to wygląda u nas. Mała przybiera na wadze pięknie, na ostatnim ważeniu ważyła już prawie 5 kg, więc myślę, że już spokojnie piątkę przekroczyła. Z jej apetytem myślę, że tutaj nie będzie problemu. No i co? No, coraz to nowe umiejętności, coraz to nowe wyzwania i chcemy jakby poświęcać jak najwięcej czasu teraz na to, żeby się zacząć jak najwięcej cieszyć tym, żeby już nie tylko się martwiać tym, że człowiek zmęczony i w ogóle. Wszyscy obiecują, że jak skończy 3 miesiące, to już będzie w ogóle high life. Ja się na to nie nastawiam, bo ja wiem, że to jest pułapka. Miało być super pięknie, jak się skończy połóg. Jest oczywiście pięknie, super, ale wcale nie jest łatwo. No, także nie ma co się nastawiać, że będzie super. Ktoś mądry mi powiedział, że te trudne dni po prostu trzeba przeczekać, a tymi dobrymi dniami nie ma co się zachłystywać, bo jutro będzie zupełnie inaczej. My tak sobie po prostu żyjemy z dnia na dzień. No, także żegnam się z wami. tyle gwoli aktualizacji, co u nas. Ja dopijam kawę, no i chyba jakieś, nie wiem, pranie. Coś ogarniam, póki mała śpi, bo nie pojadła przed spaniem, więc myślę, że za jakieś góra 10 minut czeka mnie pobudka. Mała jest naprawdę ogromnym głodomorem i uwielbia jeść, więc na usługi księżniczki.